mkszagłębie.pl. No cóż, myślę, że byliśmy świadkami dobrego widowiska, trzymającego w napięciu do końca. Staraliśmy się wygrać to spotkanie i niestety czegoś tam zabrakło. Natomiast widziałem, że zawodnicy zostawili naprawdę dużo serca i dużo woli walki i nie mam do nich o to pretensji. Także wiemy, że ten sezon jeszcze się nie skończył. To wszystko tak się poukładało dosyć nieszczęśliwie dla nas. I trudno, trzeba to przyjąć na klatę i po prostu grać dalej. Nie mam poczucia, że tutaj popełniamy jakieś błędy, czy drużyna gra katastrofalnie źle. No po prostu brakuje pewnych elementów. Jest to na pewno do takiej głębszej analizy i na pewno ta sytuacja cała ma trochę szerszy kontekst. Także nie da się to w jednym zdaniu powiedzieć, dlaczego, co i jak, bo to jest trochę szersza sprawa. Jestem odpowiedzialny za wyniki i też przyjmuję tę odpowiedzialność za wyniki zespołu. Myślę, że sezon się jeszcze nie skończył i tutaj będziemy walczyć na pewno do końca, bo to nie jest drużyna, która się poddaje. Dziękuję. Dziękuję trenerze, a teraz oddaję Państwu głos. Zachęcam do zadawania pytań. Robert Kaczek, Polskie Radio. Chciałem zapytać, bo po kolejnych słabych spotkaniach na własnym stadionie podkreślał Pan, że jest Pan zadowolony z gry Zagłębia i chciałem zapytać, czy dzisiaj też jest Pan zadowolony z gry Zagłębia? A niech Pan mi wymieni te kolejne słabe spotkania, które według Pana były słabe. No to przegramy. Z Ruchem na przykład. No było tych spotkań kilka. No jak rozmawialiśmy, to Pan podkreślał, że jest Pan zadowolony z gry Zagłębia, więc dlatego pytam Pana, czy dzisiaj też jest Pan zadowolony z gry Zagłębia? Słuchał Pan uważnie? Tak, słuchałem, dlatego pytam, był czy pan, pan był pan na meczu Legii. Byłem, pytam, czy jest Pan zadowolony z gry, tak jak zawsze. Tak jak powiedziałem, dzisiaj były niedociągnięcia. Jestem zadowolony z walki, którą drużyna zostawiła. No, natomiast gra na pewno zostawia jeszcze trochę marginesu. Na pewno jest parę spraw do poprawienia i przede wszystkim graliśmy trochę za wolno i z tego nie jestem zadowolony, bo myślę, że ostatnio trochę ta gra nam się spowolniła i to jest jedna z przyczyn takich braku wyników. Natomiast no, na pewno nie zgodzę się z tym, że to była katastrofalna gra, która... Rozumiem. Jestem częściowo zadowolony, nie ze wszystkich aspektów, natomiast nie mogę powiedzieć, że zagraliśmy bardzo źle. Także chcielibyśmy na pewno wygrać i robiliśmy wszystko w tych ostatnich meczach, żeby wygrać, natomiast nie udało się. W piłce już na tym poziomie decydują detale i tych detali jest mnóstwo i te detale dzisiaj też zaistniały. Jak choćby niepodyktowany rzut karny dla Woźniaka, ale nie chcę tutaj szukać tanich usprawiedliwień, po prostu takie są fakty. Takie są fakty, że też te detale ze strony sędziowskiej no jakoś w tej rundzie na mnie nie służy, no nie sprzyjały, ale absolutnie nie chcę się tym zajmować. Chcę się skupić na drużynie i na pewno na elementach, które są do poprawy i które możemy grać. Natomiast piłka nożna jest grą niedoskonałą, niewymierną. To znaczy doskonałą. Jest sportem niewymiernym i tutaj o doskonałość jest trudno. No zawsze można zagrać lepiej. I też zdaję sobie sprawę, że w tym sezonie gramy trochę wolniej i słabiej, ale też trzeba pamiętać o ubytkach, jakie nas dotknęły i ta płynność na pewno ucierpiała. Dziękuję. To jeszcze chciałem, kontynuując, zapytać, czy te niuanse drzew da się wyeliminować na tyle, by Zagłębie mogło szybko zapewnić sobie utrzymanie, bo podział punktów sprawia, że te różnice są niewielkie, biorąc pod uwagę 7 spotkań. Oczywiście, że będziemy nad tym
pracować i nad utrzymaniem, myślę, takiej stabilności, która była. Bo zbyt łatwo gdzieś tam tracimy bramki i to też jest z elementów jeden do poprawy, ale no są rzeczy, które na pewno można poprawić i ta szybkość grania, operowanie. Dzisiaj fajnie pokazał się Mazek, który daje nam też jakąś alternatywę do tego, żeby przyspieszać tą grę i tutaj będziemy szukać swojej szansy. Natomiast ja jestem daleki od załamywania rąk i tutaj lamentowania. Tak jest życie. No, piłka uczy pokory i dzisiaj tak boleśnie dostaliśmy taką, no, powiedzmy, takie bolesne doświadczenie, które no, spowoduje, myślę, że wyjdziemy z tego naprawdę, to nie jest może slogan, ale naprawdę myślę, że ta lekcja pokory odniesie dobry skutek i naprawdę Zagłębie będzie budować swój klub i drużynę na mocnych fundamentach, bo wchodząc trochę w inny temat, no trochę inaczej, powiedzmy, niż inne kluby budujemy drużynę i inaczej to wygląda, ale to już myślę, że jest taki szerszy kontekst i nie chciałbym tym jak gdyby się usprawiedliwiać. Po prostu jest, przyjęliśmy taką politykę, jaką przyjęliśmy i tego się nie wstydzę i swojej pracy się nie wstydzę, którą tutaj wykonujemy. I nie wstydzę się za drużynę, która grała. Ten ostatni miesiąc był słaby wynikowo, ale na pewno nie słaby, jeśli chodzi o grę. Były momenty słabej gry, ale to były momenty. Były momenty bardzo dobrej gry i naprawdę niewiele nam brakuje, żeby wygrywać mecze. Akurat tak się złożyło w ostatnim czasie, że ta szala przechylała się jednobramkowa na korzyść przeciwnika, ale ja wierzę, że będzie odwrotnie. I na pewno zrobię wszystko, żeby tak było. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Michał Bus, Przegląd Sportowy. Trenerze, co trener mówił sędziemu Bilowi? Bo się pan do niego wybrał po końcowym blisku, tam było strasznie cicho. No, nie uwierzę w to, że trener mu życzył miłego weekendu. Podziękowałem. Jak dostał, powiem szczerze. Podziękowałem mu za pracę i tyle. Myślę, że sędziowie też są ludźmi i popełniają błędy i na pewno nie jest łatwo w takich chwilach, szczególnie nam, ale pewnie i jemu, bo wie, że zawalił i trudno, no. Także podaliśmy sobie ręce i tyle, bo myślę, że tutaj emocje są zbędne w tym momencie. Jak trener oceni system rozgrywek właśnie? Czy powinniśmy to zmienić, czy nie? Czy znowu rozgorzyłem rozmowy, tak? Ostatnie, niedzielne punkty. Ja myślę, że system rozgrywek powinien być taki, który odpowiada kibicom. My jesteśmy beneficjentami kibiców i powinni, tak naprawdę powinno być to, żeby było widowiskowo i żeby było dobre dla kibiców, no bo my z tego żyjemy. Trzeba to zaakceptować, mimo że powiedzmy nie jest tam najszczęśliwszy w sensie dla wszystkich ten podział i te sprawy. Natomiast ja uważam, że to jest temat zastępczy. No, ja myślę, że powinniśmy się skupiać nie na modernizacji systemu rozgrywek, tylko na budowie mocnych klubów. Na bazie dobrych boisk, na bazie akademii, na bazie szkolenia, na bazie szkolenia i wpuszczania młodych Polaków. Ale myślę, że to jest taka szersza sprawa i myślę, że jeśli chodzi o Zagłębie, to tutaj nie mamy się czego wstydzić. Dzisiaj gdzieś tam cierpimy, ale taką obraliśmy drogę i dzisiaj jest to bolesna droga, ale myślę, że wstydzić się nie mamy czego. Bo ja naprawdę mam czyste sumienie, jeśli chodzi o swoją pracę i o to, co robię i nie mam wrażenia, że można coś więcej, czy można inaczej. No, zawsze można inaczej. Natomiast no, nie mam poczucia, że tutaj źle pracujemy. Myślę, że wypracowaliśmy wysokie standardy i Zagłębie nie jest klubem takim budowanym na prędce i na skupowaniu
nie piję tu do konkretnie żadnego klubu, no, tylko wiadomo, że idziemy poprzez akademię, poprzez młodych polskich zawodników, chociaż oczywiście wyjątki się będą zdarzać i się zdarzają, ale te proporcje na pewno są odwrócone. I tak to wygląda. Ja myślę, że jesteśmy dobrym przykładem do naśladowania, a jak ktoś chce zrobić teraz dramat z tego, że nie awansowaliśmy do ósemki, to my najbardziej cierpimy i my najbardziej wiemy, ile nas to kosztowało. I finansowo, i też mentalnie. Także my nie potrzebujemy teraz słów wsparcia, litości. My jesteśmy źli na tę sytuację i my chcemy się zrewanżować. Tak to wszystko się poukładało i spokojnie damy sobie radę. Proszę się nie martwić o Zagłębie. Zagłębie da sobie radę. Dziękuję. Dziękuję. Dlaczego tyle czasu zajęło? Przepraszam, mógłby się pan... Jeszcze raz przedstawić, dobrze? Nie, nie, przedstawić nie, tylko się schował pan tam gdzieś, kurczę. Trenerze, czemu tak długo pan czekał na wstawienie Kamila Maska? No bo on nie miał żadnej kontuzji, przynajmniej tak sam mówił, nie przyjechał żadnym razem, przepracował zimę. A to chyba, no, z 5 tygodni minęło, zanim trener go puścił od pierwszej minuty. On tak po 5 minut, po 10, czasami wcale. Wie pan, najlepiej to jest oceniać już po meczu, nie? Jakie można zrobić zmiany i co można zrobić, także... No, ja wiem, także zawodnik musi przejść pewną, no taką aklimatyzację. To nie jest tak, że dołączył do nas, można powiedzieć, znienacka i po 3 tygodniach takich, powiedzmy, pozatreningowych i bardzo nerwowych, gdzie i głowa jego była bardzo obciążona, bo wiemy, jaka była sytuacja z Kamilem. Nie był w pełnym treningu i potrzeba było czasu, żeby doszedł, bo to się równie dobrze mogło szybko skończyć kontuzją. Poza tym tu też jest drużyna, która no, ma swoją jakąś hierarchię i to nie jest tak, że przychodzi jakikolwiek zawodnik i od razu z miejsca wskakuje do składu. Być może to był jakiś błąd, natomiast poprzez wprowadzanie go i jakieś takie treningi, zaakceptowanie, przestawienie się na nasz rodzaj treningów. Nie mówię, że trenujemy lepiej czy gorzej, tylko po prostu inaczej. I ze względu na dobro zawodnika, na zdrowie, to było tym spowodowane. No, trzeba być do wszystkiego cierpliwym, bo ja wiem, że fajnie jest teraz powiedzieć, że Mazek tutaj... Nie wiadomo, jak by to było. Być może by się skończyło kontuzją w pierwszych dwóch meczach, bo wiemy dobrze, że jak głowa nie jest pusta, nie jest w sensie, no, nie jest oczyszczona, to się różne sprawy rodzą, także oczywiście pewnie jakaś tam fala krytyki spadnie, natomiast no, taki model przyjąłem, taką strategię i myślę, że Kamil spokojnie wprowadzany ma szansę, myślę, z takim racjonalnym wprowadzaniem ma szansę jeszcze się załapać na Euro, także niech zagra parę takich meczy, najlepiej jeszcze do końca i myślę, że wszyscy będą mieli z tego pożytek. Jeszcze tak ostatnie pytanie z mojej strony. Trener mówił, żeby się nie martwić o Zagłębie, tylko powiem szczerze, przynajmniej ja już zaczynam, bo tabeli za ostatnie 20 kolejek od początku października, wy jesteście już na 15 miejscu po dzisiejszej kolejce, po dzisiejszych spotkaniach. Mniej punktów w tym czasie zdobyła tylko Arka. No tak. 20 kolejek, no to już jest taka, powiedziałbym, mocno reprezentatywna grupa. No tak, tylko... No nie chcę, myślę, tutaj za dużo mówić, natomiast był pan pewnie na wszystkich naszych meczach i widział, że są pewne, że są pewne detale do poprawienia i pewne, no, jesteśmy blisko, powiedzmy, czy to w meczu z Legią, czy z Jagiellonią. Ja sobie zdaję sprawę, że to będzie trudne takie mentalnie, no ale to jest sport, to jest wyzwanie. To na pewno mi jest przykro i kibice są rozczarowani. Ale my tutaj nic nie zmienialiśmy za dużo, po prostu, mówię, jest szerszy kontekst tego wszystkiego. Drużyna trochę została wyeksploatowana w tych poprzednich sezonach. No i niektórzy naturalnie potrzebują trochę oddechu, trochę świeżości, trochę podmiany i na niektórych pozycjach nie mieliśmy tych podmian. I ja tak to widzę, z punktu widzenia tak, no tak racjonalnie. Przydało nam się trochę świeżej krwi, natomiast no,
na niektóre transfery nie zdecydowaliśmy się, niektóre nie wypaliły i tak trochę nam się to odbija, no ale taką podjęliśmy decyzję i tak to wszystko zafunkcjonowało i trzeba to zaakceptować i trzeba to udźwignąć. No. Natomiast ja tutaj nie chcę zrzucać na nikogo odpowiedzialności i jako trener biorę tę odpowiedzialność na siebie, natomiast wiadomo, że jak się chce wskazać winnych, to szybko można wskazać trenera. Natomiast trzeba pamiętać, że odpowiedzialni są wszyscy. Dziękuję. Jeszcze tylko ja chciałem zapytać, że proszę tego naprawdę potraktować jakoś personalny atak, ale no wiadomo, że to, co się wydarzyło teraz w tej kolejce, to trochę się rozmieniło z oczekiwaniami zarządu, bo prezes mówił jeszcze niedawno w rozmowie ze mną, że wiadomo, że kiedy się gra w pucharach, to oczekuje się w następnym sezonie zbliżonego wyniku. No wiadomo, że teraz już siłą rzeczy go nie będzie. Proszę powiedzieć, pan ma taki spokój, ma pan zapewnienie, że mimo wszystko to pan dalej będzie prowadził Zagłębie do końca sezonu, czy czeka pan jakieś spotkanie z zarządem, na którym będzie się rozmawiał? Wie pan co, ja jestem do dyspozycji zarządu 24 godziny na dobę i jestem w klubie od 8 do 22 codziennie i ja tutaj nie muszę przedstawienia robić, że jestem do dyspozycji zarządu. Ja jestem cały czas do dyspozycji zarządu i tak naprawdę nie jesteśmy dziećmi i zdaję sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja. Natomiast z tymi deklaracjami, że po pucharach drużyna... No trzeba, za tym muszą iść konkretne argumenty w postaci transferów, w postaci wzmocnienia drużyny i broń Boże nie traktuję jako wymówkę. To była nasza wspólna gdzieś tam decyzja i tak to zostało rozegrane. Mamy rozwijać drużynę i brać zawodników takich jak choćby Mazek, czy za chwilę dołączy do nas Kopacz. Także że no, taką objęliśmy drogę, trochę trudną, ale ja staram się realizować powierzone mi zadania, wprowadzając zawodników też młodych, może nie wszyscy są jeszcze gotowi. Ja wiem, że to jest, kibice są niecierpliwi i oczekują szybko efektów i ja to rozumiem doskonale. Natomiast no, ja pracuję najlepiej, jak umiem, najlepiej jak mogę, jeśli... będą jakieś decyzje, to pewnie się dowiecie. Ja jako trener naprawdę spokój mój, może stąd wynika, że naprawdę pracuję maksymalnie, jak się tylko da, nie wiem, nie mam poczucia, że da się lepiej pracować, no po prostu daję z siebie maksa, tak jak mogę. Jeśli się okaże, że to jest niewystarczające i małe, no to już no, nie do mnie należy ocena, natomiast tutaj nie narzekam na kontakt ani z zarządem, ani z radą nadzorczą i tutaj nasze relacje są dobre i myślę, że po tym, co zrobiliśmy w Zagłębiu, oczekujemy wspólnego takiego szacunku i ja Zagłębie zawsze oceniam pozytywnie i będę oceniał niezależnie od tego, jak tam się następne kolejne lata przedstawią. Myślę, że na ten szacunek wzajemny sobie zapracowaliśmy i tyle, no także takie jest moje zdanie. Myślę, że nie jestem z ludzi, którzy się łatwo poddają i będę walczył do końca, dopóki będzie mi to powierzone i dane. Także tyle, co mam w tej kwestii do powiedzenia, bo myślę, że teraz jest jeszcze ważniejsza rola podnieść zawodników po takiej niełatwej sytuacji, która się wydarzyła. Ale sami sobie na to zapracowaliśmy i sami z tego musimy wyjść. Tak jak powiedziałem, my nie potrzebujemy teraz litości i słowa wsparcia. To trzeba po prostu sportowo się wkurzyć i samemu się podnieść. Bo myślę, że ważniejsze jest to, nie ile razy się upada, ale ważniejsze, że się wstaje po każdym razie. I ta drużyna wstanie spokojnie.